Dzień dobry. Witam Was na rowerowej farmie, która znajduje się w Jamnicy, w Słowenii. Jestem właśnie przy moim biwaku, w którym spędzę najbliższe 3 tygodnie. Przede wszystkim będę pomagał utrzymywać tutejsze trasy rowerowe. Będziemy też pewnie budować coś nowego. Wydaje mi się, że powinno być to fajne miejsce i pewnie pokażę Wam parę fajnych kadrów tutaj z okolic. Mamy do dyspozycji około 20 km przygotowanych single tracków. Nie ma tutaj wyciągu, nie ma tutaj wwożenia ludzi busami. Musimy się wspiąć o własnych siłach do góry. Zdecydowana większość to są trasy naturalne, czyli po prostu fajnie wijące się ścieżki leśne, pełne kamieni, korzeni. To wszystko połączone naprawdę fajnie, można sobie szybko, płynnie pojeździć. Jest dużo technicznych elementów, naprawdę jest co robić. We'll be right back.
Poza trasami, które znajdują się w samej Jamnicy, poza tymi wyznaczonymi, które są na mapie, tras jest oczywiście dużo więcej. Natomiast w tym momencie są one dostępne głównie przy grupach organizowanych, tak jakby, czyli po prostu przy wyjazdach z przewodnikiem. Naprawdę dużo fajnych, ukrytych tras w różnych częściach lasu. Od tej, która jest po drugiej stronie góry, po słynną linię The Ridge, która jest na zboczach góry Pecen od słowiańskiej strony. Jeśli chodzi o rowerowe tematy w okolicy, to naprawdę jest tutaj co robić. Tuż obok znajduje się Mezica, w której jest kopalnia, w której znajduje się jedyna na świecie trasa enduro, która jest prowadzona pod ziemią. Bardzo polecam ją zobaczyć, jeśli będziecie w tych okolicach. Udało mi się pojeździć w kilku okolicznych bikeparkach.
Ja osobiście spędziłem tutaj prawie miesiąc, miałem spędzić 3 tygodnie, udało mi się jeszcze zostać parę dni dłużej. Zdecydowanie, jeśli bym mógł, to zostałbym jeszcze dłużej, ponieważ miejsce jest świetną lokalizacją, żeby, nie wiem, uciec z miasta. Ogólnie, jeśli ktoś kocha naturę, przyrodę, to tutaj zdecydowanie może znaleźć miejsce dla siebie. Niestety dzisiaj już koniec mojej słoweńskiej przygody, muszę wracać powoli do domu. Był to świetnie spędzony czas, fenomenalni ludzie, którzy prowadzą miejsce, niesamowity klimat, dobra jazda na rowerze. Jednym słowem mówiąc, było rewelacyjnie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj wrócę.